państwem Izak Szan i Norbi. A my jak co dzień przyszliśmy do najlepszej roboty na świecie. Dzień dobry. To jest ten rzadki moment, kiedy muszę się z tobą zgodzić, mój drogi. Mamy najlepszą pracę świata. Chciałem tylko zauważyć, że to ja mam najlepszą pracę na świecie. A to dlaczego? Bo mogę być w kapciach i szlafroku, a i tak wszystkim się podoba. Polemizowałbym. Norbi, wiesz co, ty już lepiej nic nie mów. Ja powiem. Dzisiaj dzień jak co dzień, do wygrania jest jak zwykle 100 tysięcy złotych. Od tych pieniędzy dzieli naszych gości zaledwie 6 haseł. W tej rundzie to na dobranoc. Proszę bardzo, to jeszcze za wcześnie, ale niech i tak chyba będzie. Chyba, taka popołudniowa drzemka po obiedzie. Oj, super. Ulubiona. Ale nie śpimy, kochani, gramy. Stajemy, pobudka. 3, 2, 1. Na dobranoc. Można pospacerować. No tak. Sławomirze, opowiedz nam coś o swojej tak. pracy. Tak, czy pracujesz tam u siebie, czy? Tak, pracuję w Kostrzynie. Super. Trzymamy kciuki oczywiście. Spójrzcie, moi drodzy, na koło. Kochani, jest pięknie, przyjemnie, kolorowo. Dwa pola trochę burz. Kategoria hasła w rundzie pierwszej to religie. Dobrze. Jadziu, Sławku, Ewo, super zabawy. 3000 złotych. Wygrałeś i tak bardzo dużo. 9500 złotych i zestaw gier planszowych. Gratulacje. Gratuluję sobie. Zostań z nami. Świetnie ci szło. Że w tym miejscu rzeczy kochani, oczywiście. Oczywiste stają się nie takie proste. Tak jest. Ta perspektywa jest zupełnie inna niż ta, którą mamy siedząc na kanapie przed telewizorami, kochani. Więc każdemu może się zdarzyć. Ale Sławek wygrał dużo pieniędzy i to jest najważniejsze. Chociaż... Właśnie, czy wszyscy siedzą na kanapie, myślisz? A może niektórzy... a może na podłodze? No może, to pozdrawiamy tych, co na podłodze, na fotelach bujanych, w telefonach, gdzie chcecie. Kochani, jesteśmy z wami codziennie, koniecznie nas oglądajcie. Mua. Do zobaczenia!